rozpoczniemy już nasze spotkanie. Chciałbym przedstawić najpierw oczywiście naszego gościa. Naszym gościem jest pan Kajetan Rajski z Krakowa, który tutaj zaszczycił nas swoją obecnością. Ja parę zdań, jeżeli państwo pozwolicie, na początku wprowadzenia. Otóż, jak sami państwo widzicie, człowiek młody, który ma już bardzo pokaźny dorobek wydawniczy, bo ponad 20 pozycji książkowych, kilkaset pewnie artykułów, jakby to zliczyć wszystko razem, bo tak nie przeliczałem dokładnie, ale myślę, że coś koło tego. No i bardzo szerokie zainteresowania, zwłaszcza w zakresie religii i ostatnio coraz bardziej historii. Tu przed państwem dwie ostatnie pozycje, które też będą w pewnym sensie tematem naszego spotkania dzisiejszego, czyli rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Jako dzisiejszy dzień niejako jest podsumowaniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i obchodów tu w Grodzisku Mazowieckim, które rozpoczęliśmy oczywiście 1 marca. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz witam i głos myślę, że oddam panu Krajskiemu. Powiem tylko jedną rzecz, mianowicie na zakończenie będzie oczywiście możliwość zadawania pytań i dyskusja. Także najpierw wykład, później dyskusja. I oczywiście będzie można nabyć zarówno książki, jak i autograf. Dziękuję. Szanowni Państwo, na początku chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do Grodziska Mazowieckiego na spotkanie poświęcone książkom Wilczęta oraz Wilczęta 2 rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. W szczególności chciałem przywitać czcigodne siostry, z którymi już znam się od dobrych kilku lat, które służą zarówno modlitwą, jak i pomocą, jeśli taka jest potrzebna. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że na początku naszego spotkania należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia, dlaczego oraz w jaki sposób powstała książka Wilczęta Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Otóż tematyką żołnierzy wyklętych interesuje się już od dłuższego czasu i podczas przeglądania różnych publikacji, czy to wydawanych przez IPN, czy przez inne wydawnictwa, zauważyłem, że o żołnierzach wyklętych wiemy już dość sporo. Oczywiście temat jeszcze nie jest przebadany w 100%, jest to jeszcze wiele lat pracy historyków i archiwistów, aby ten temat dokładnie zgłębić, ale możemy powiedzieć, że część pracy została wykonana, że szczególnie o tych znanych żołnierzach wyklętych wiemy dość sporo. Równocześnie jednak zauważyłem, że bardzo rzadko, a zaryzykuję stwierdzenie, że niemal nigdy, nie pojawiały się informacje w tych publikacjach na temat rodzin, a w szczególności dzieci żołnierzy wyklętych. Zacząłem się interesować tym, co się z nimi działo. Czy system komunistyczny, tak zbrodniczy wobec swoich przeciwników, wobec żołnierzy powojennego, antykomunistycznego podziemia, czy tym rodzinom zwyczajnie odpuścił, czy ich w jakiś sposób nie prześladował. Szukałem, czy nie powstała jakaś publikacja, monografia naukowa czy popularno-naukowa na ten temat. Nie znalazłem ani jednej. Oczywiście niektórzy spośród moich przyszłych rozmówców udzielali już wcześniej jakiegoś wywiadu. Było to jednak zazwyczaj dla prasy lokalnej, a nawet jeśli ogólnopolskiej, to wiemy, jak współczesne media funkcjonują. Informacja się pojawia, trwa dzień, dwa, co najwyżej trzy, później ta wiadomość znika. I z tego też względu żaden z tych wywiadów nie odbił się jakimś szerszym echem. Co więcej, moi rozmówcy mają do dziś taką tendencję, że bardzo niechętnie opowiadają o sobie samych. Czują takie powołanie, taką misję, aby opowiadać o swoich ojcach, jakie były ich losy, jaka była ich historia. Natomiast o swoim dzieciństwie, o swojej młodości opowiadają bardzo niechętnie. Przy przygotowywaniu pierwszego tomu książki Wilczęta dotarłem do ponad 20 osób. Ostatecznie w książce znalazło się rozmów 12. Ktoś może spytać, skąd ta różnica? Dlaczego nie 20 kilka? Otóż kilkanaście osób odmówiło udzielenia wywiadu. Część argumentowała to tym, że te wydarzenia z ich dzieciństwa są tak traumatyczne, tak tragiczne, że chcą to pozostawić tylko dla samych siebie, co najwyżej dla bliskich osób. Inni z kolei powiedzieli wprost, że się boją, że wprawdzie ten ubek,
który mordował ich ojca, już nie żyje, ale żyje jego syn czy wnuk i może tej osobie jakoś zagrozić. Oczywiście nie mnie oceniać, czy takie obawy są uzasadnione, czy faktycznie jakiekolwiek przykrości by wystąpiły. Pewnie nie, ale w mojej opinii tragedią państwa polskiego po 25 latach rzekomej wolności jest fakt, że państwo polskie nie jest w stanie zagwarantować takiego bezpieczeństwa mentalnego dzieciom żołnierzy wyklętych, że one nadal, po tak długim czasie, nadal się boją. No ale z drugiej strony faktycznie, no jednak udzielenie wywiadu to jest opowiedzenie w sferze publicznej o swoich przeżyciach, jak wspomniałem, bardzo traumatycznych niekiedy. No nie każdy chce, nie każdy ma taki charakter. Kilka miesięcy temu jednak dowiedziałem się, że niektóre spośród wilcząt, spośród dzieci żołnierzy wyklętych, obawiają się wręcz, aby lekarze z ekipy profesora Krzysztofa Szwagrzyka pobrali od nich wymaz śliny, konieczny do identyfikacji szczątków ich ojca, czy to z Łączki, czy z innych miejsc, gdzie w dołach śmierci chowani byli polscy bohaterowie. A więc wykonanie tak prostej czynności, która nie zajmuje więcej niż kilkanaście sekund, spotyka się u tych osób z obawą, a powiedziałbym, że być może nawet z niechęcią. Ten strach jest tak silnie w nich właśnie zakorzeniony. Tym większa chwała osobom, które zdecydowały się na opowiedzenie o swoich losach w pierwszym tomie książki Wilczęta. Gdy ukazał się pierwszy tom tej właśnie publikacji, 14 maja 2014 roku odbyła się jego premiera w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Było około 500 krakowian, była pani Zuzanna Kurtyka, był profesor Krzysztof Szwagrzyk, było troje spośród moich rozmówców. I widząc przed sobą te tłumy oraz zacne osoby, obiecałem, że dołożę wszelkich starań, aby w przyszłym, 2015 roku, ukazał się drugi tom tej publikacji. Kolejnych 12 rozmów. I zacząłem powoli docierać do kolejnych rozmówców. W drugim tomie książki Wilczęta jako ostatnią rozmowę mogą Państwo znaleźć wywiad ze Zbigniewem Kurasiem, synem majora Józefa Kurasia, Ognia. Przekonywanie pana Zbigniewa trwało 1,5 roku. Już chciałem, aby wywiad z nim ukazał się w pierwszym tomie Wilcząt, ale przez bardzo długi czas pan Zbigniew odmawiał. Dopiero po 1,5 roku, po docieraniu do niego przez wspólnych znajomych, po polecaniu mnie, że nie chcę absolutnie zmanipulować jego wypowiedzi, też przez właśnie jakieś osoby, które mu były znane, również po przeczytaniu przez pana Zbigniewa pierwszego tomu Wilcząt, zdecydował się na opowiedzenie o swoich losach. A losy te były niesłychanie tragiczne. Podam przykład jednego wydarzenia z jego dzieciństwa. Gdy miał 3 czy 4 lata, już oczywiście po śmierci ojca, do domu, w którym mieszkał w Nowym Targu wraz ze swoją mamą, żoną Ognia, dokwaterowano funkcjonariuszy UB. UBcy mieszkali na parterze. Mama Zbigniewa ze swoim synem na pierwszym piętrze. UBcy, gdy byli pijani, strzelali w strop, w sufit. Strop oczywiście był drewniany. Kule latały naokoło żony Ognia i jej syna. I wtedy mama Zbigniewa przytulała dziecko, żeby jeśli któraś kula miałaby trafić, to żeby trafiła ją, a nie Zbigniewa. To tylko jedno wydarzenie z jego dzieciństwa, bardzo charakterystyczne. Szanowni Państwo, niespełna miesiąc temu, ukazał się zatem drugi tom Wilcząt, a w najbliższy czwartek, także w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, odbędzie się premiera tej publikacji. Będą także moi rozmówcy zarówno z tomu pierwszego, jak i drugiego. Bardzo często podczas spotkań autorskich, a było tych spotkań już ponad 110 w całej Polsce, pada pytanie, skąd pomysł na tytuł? Dlaczego tytuł Wilczęta? Kilka dni przed tym, gdy już musiałem wybrać jakiś tytuł, gdy ten termin nadany mi przez wydawnictwo coraz bardziej się zbliżał, zupełnie przypadkowo przeglądałem poezję Zbigniewa Herberta. I natrafiłem na wiersz, który oczywiście znałem wcześniej, ale jakoś w tym momencie nie miałem go w pamięci. Zapewne część z Państwa domyśla się, o jaki wiersz chodzi. Wiersz nosi tytuł Wilki, rozpoczyna się od słów: ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy. Herbert napisał ten wiersz na początku lat 90. I stwierdziłem, że skoro Zbigniew Herbert nazwał żołnierzy wyklętych wilkami, to ja ich dzieci nazwę wilczętami. Nie chcąc jednak podejmować tej decyzji samodzielnie, napisałem do kilkorga spośród moich rozmówców z pytaniem, czy taki tytuł będzie im odpowiadał. Napisałem m.in. do Andrzeja Pityńskiego, syna
porucznika Aleksandra Pityńskiego z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z terenów Podkarpacia. Pan Andrzej Pityński jest światowej sławy rzeźbiarzem monumentalistą. Od lat 70. mieszka w USA, musiał emigrować z przyczyn politycznych. Jest także autorem pierwszej rzeźby, a w zasadzie pomnika żołnierzy wyklętych, który stanął w 1980 roku w Bostonie. Jest to 8-metrowa rzeźba. I pan Andrzej Pityński odpisał: bardzo dobry tytuł, niech nas się boją. I w konsekwencji pozostały wilczęta. Bardzo się cieszę, że od pewnego czasu, od kilku miesięcy, ta nazwa własna używana jest już niekoniecznie w kontekście tej publikacji, ale przyjęła się jako nazwa własna właśnie tej grupy Dzieci Żołnierzy Wyklętych. Tym większa moja radość. Natomiast podtytuł Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych wywołuje niekiedy pewne kontrowersje. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że od pewnego czasu w środowiskach patriotycznych toczy się debata, czy o żołnierzach powojennego podziemia powinno się mówić per żołnierze wyklęci, czy też żołnierze niezłomni. I sam stanąłem przed tym dylematem przy przygotowywaniu książki Wilczęta. Z kilku jednak zasadniczych powodów pozostałem przy tym starszym określeniu, właśnie żołnierze wyklęci. Pozwolą Państwo, że przedstawię te najważniejsze racje, które za tym przemawiały. Po pierwsze, myślę, że możemy się wszyscy co do tego zgodzić, że żołnierze wyklęci faktycznie byli wyklętymi przez cały czas trwania PRL. Jeśli pisano o nich jako o bandytach, mordercach, gwałcicielach, zaplutych karłach reakcji, bandach reakcyjnego podziemia itd., itd. Pisała o nich komunistyczna prasa, wtedy kiedy działali. Powstawały także komunistyczne broszurki, książki. Przykładem takiej książki był tomik, który ukazał się w serii Żółtego Tygrysa pod tytułem Sztylet Burego. Książka miała za zadanie szkalować postać kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury. W drugim tomie książki Wilczęta rozmawiam z synem Burego, również noszącym nazwisko Romuald Rajs. Pan Romuald opowiadał, że gdy już studiował, ukazał się właśnie Sztylet Burego. I obszedł wszystkie kioski, wszystkie księgarnie w mieście, w którym studiował, wykupił wszystkie egzemplarze, żeby koledzy się nie dowiedzieli, a przede wszystkim, żeby nie dowiedzieli się przełożeni na uczelni, kim był jego ojciec, bo byłby z tej uczelni na pewno wyrzucony. Powstawały także filmy, a doskonale wiemy, że film jest taką metodą socjotechniczną, którą najłatwiej jest manipulować, którą najłatwiej jest sączyć jad propagandy. Przykładem takiego filmu był film Ogniomistrz Kaleń, który powstał na bazie powieści Gerharda Łuny w Bieszczadach. Zarówno książka, jak i film ma za zadanie szkalować postać majora Antoniego Żubryda. Innym przykładem filmu to film Akcja Brutus, który powstał na bazie powieści Worek Judaszów, znanego skądinąd pisarza Zbigniewa Nienackiego, autora serii Pan Samochodzik. Mało kto pamięta o tym, że Nienacki nie tylko opisywał historię sympatycznego detektywa, który poszukuje skarbów, ale niestety równie wartkim językiem, równie ciekawie opisywał powojenne podziemie, szkalując, przedstawiając jako zdegenerowanego pijaka postać kapitana Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, z którego to zresztą synem rozmawiam w drugim tomie Wilcząt. Z kolei w filmie Akcja Brutus w postać Warszyca wcielił się znany aktor Witold Pyrkosz. Pyrkosz zresztą grał także w innych filmach, w których bardzo negatywnie przedstawiał żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Szanowni Państwo, nie spotkałem się z jakąkolwiek informacją, aby którykolwiek z tych pisarzy, reżyserów, aktorów po 1989 roku za to przeprosił, a przynajmniej jakoś do tego się odniósł. Z żadną tego typu informacją się nie spotkałem. Przypuszczam, że nikt z nich za to nie przeprosił. Możemy zatem zgodzić się co do tego, że żołnierze wyklęci faktycznie byli wyklętymi przez czas PRL. Ale ktoś może powiedzieć, że sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 80. i 90. No w pewnym sensie tak, to prawda. W 91 roku Sejm przegłosował ustawę, w której stworzył możliwość rehabilitacji osób skazanych w latach 1944-56. Jednak taką rehabilitację, anulowanie wyroku, uzależnił albo od wniosku osoby trzeciej, albo od wniosku samej osoby zainteresowanej. Tymczasem wielu spośród żołnierzy wyklętych ginęło w młodym wieku, nie założywszy rodziny i zwyczajnie w latach 90. czy 2000. nie miał się kto o taką rehabilitację postarać. Zatem ta grupa nadal nierehabilitowanych
nadal będących w świetle prawa polskiego bandytami i współpracownikami Hitlera, bo bardzo często z tego paragrafu komuniści skazywali żołnierzy wyklętych zupełnie absurdalnie, nadal to są żołnierze wyklęci, z całą pewnością. Ale z drugiej strony w latach 90. po Polsce jeździła wystawa Ligi Republikańskiej właśnie o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Także powstał IPN, który zajmuje się również tym okresem polskiej historii. Na przełomie lat 90. i 2000. Sejm przegłosował uchwałę, w której oddał cześć żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wszyscy wreszcie pamiętamy luty 2011 roku, kiedy to w końcu wprowadzono wspomniany przez Pana Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który to co roku obchodzimy 1 marca. Wówczas to ulice polskich miast, miasteczek zapełniają się młodymi, ale nie tylko młodymi ludźmi, którzy chcą oddać cześć żołnierzom wyklętym, którzy chcą pokazać, że ci żołnierze wyklęci są dla nich autorytetem. Więc ktoś może powiedzieć, że czas zacząć mówić o nich jako o niezłomnych, a nie jako o wyklętych. Ale doskonale Państwo wiedzą, co się dzieje, a raczej co się nie dzieje na Powązkowskiej Łączce, gdzie cały czas nie doszło do trzeciego etapu prac ekshumacyjnych. Około 100 szczątków polskich bohaterów spoczywa nadal pod grobami dygnitarzy komunistycznych. Na tym miejscu, gdzie w czasach powojennych oni byli chowani w dołach śmierci, chociaż oczywiście o pochówku nie było mowy, to było wrzucenie w dół i przysypywanie wapnem, żeby ciało się prędzej rozłożyło, na tym właśnie miejscu w latach 80. stawiono nagrobki dygnitarzom partyjnym, oficerom Ludowego Wojska Polskiego i tzw. elitom intelektualnym PRL. Zapewne chodziło o to, aby ich jeszcze bardziej upokorzyć, upodlić. Niestety współczesne prawo wygląda tak, że aby dokonać ekshumacji pod istniejącymi grobami, konieczna jest zgoda rodzin tych, którzy zostali tam pochowani później. A rodziny te gremialnie odpowiedziały negatywnie. We wrześniu ubiegłego roku, podczas ogłoszenia kolejnych 8 nazwisk zidentyfikowanych na Łączce, prezydent Komorowski zapowiedział, że jego kancelaria przeprowadzi odpowiednie prace legislacyjne mające na celu złożenie projektu ustawy, która to ustawa zmieniałaby tak zwane ustawy cmentarne, mając na celu doprowadzenie do trzeciego etapu prac ekshumacyjnych. Od września, od tej obietnicy prezydenta, minęło pół roku. Do dziś projekt ustawy złożony nie został. A nawet gdyby został złożony w poniedziałek najbliższy, to wiele wskazuje na to, że do końca września, a więc do końca kadencji parlamentu, ten projekt ustawy nie byłby przegłosowany, a zatem we wrześniu trafiłby do kosza. Nie zostałby procedowany, nie zostałby przegłosowany. Zatem najwcześniej, i to w wersji bardzo optymistycznej, prace ekshumacyjne na Łączce, ten trzeci etap prac, ruszy na wiosnę przyszłego roku. W tym roku już nie ma na to szans. 3 tygodnie temu minister Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że 27 września dojdzie do pochówku tych, którzy już zostali odnalezieni, a pośród nich 405 zidentyfikowanych na Łączce. Powiedział, że 27 września. Niestety nie dodał, którego roku. Wiele wskazuje, że nie będzie to 27 września bieżącego roku. Wprawdzie, ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, został już jakiś czas temu rozpisany konkurs na pomnik, na ten kształt artystyczny tego pomnika. Komisja wybrała odpowiedni projekt. No i wydawało się, że faktycznie, że 27 września do tego pochówku może dojść, do tego uroczystego pogrzebu w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Ale tydzień temu w media obiegła informacja, że niektórzy artyści z Danii przesłali za pośrednictwem adwokatów wniosek o zaprzestanie naruszania praw autorskich, ponieważ ci, którzy zaprojektowali wybrany przez komisję pomnik, okazało się, że dokonali plagiatu istniejącego już pomnika na cmentarzu, jednym z cmentarzy duńskich. Więc nawet jeśli udałoby się teraz jakoś szybko zwołać komisję, która wybrałaby inny projekt, no to już wątpliwe jest, aby 27 września doszło do tego uroczystego pochówku żołnierzy wyklętych. W mojej opinii fakt, że te 100 osób nadal czeka na ekshumację, a szczątki tych, którzy zostali odnalezieni, często już nawet od 3 lat spoczywają nadal w chłodni, świadczy o tym, że nadal są wyklętymi, że nadal współczesne władze polskie
choć coraz częściej skłaniam się ku określeniu rząd warszawski, a nie rząd polski, nadal żołnierzy wyklętych wyklinają. Przykładem może być także Ostrołęka. W Ostrołęce władze miasta bardzo patriotyczne, jak zapewne Państwo słyszeli, chcą zorganizować Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Miasto na ten cel chce przeznaczyć 6 milionów złotych. Po pozostałe kilkanaście milionów zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Kultury oczywiście wniosek odrzuciło. Urzędnicy stwierdzili, że takie muzeum, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jest niezgodne z polityką rządu. No powiedzmy, że to jest jeszcze akurat prawda, bo faktycznie takie muzeum zgodne z polityką rządu zarówno aktualnego, jak i poprzedniego, no faktycznie by nie było. Ale w drugiej kwestii, czy na takie Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest zapotrzebowanie społeczne, ministerstwo także odpowiedziało negatywnie. A to już jest kłamstwo, ponieważ ilość osób, które wychodzą na ulicę 1 marca, państwa obecność tutaj świadczy o tym, że jednak społeczne zapotrzebowanie jest. No jednak urzędnicy z ministerstwa stwierdzili, że państwo tym tematem po prostu się nie interesujecie. Niestety co gorsza, żołnierze wyklęci są także wyklinani na szczeblu lokalnym, samorządowym. I myślę, że to wyklęcie boli jeszcze bardziej. W Lublinie w październiku ubiegłego roku Rada Miasta przegłosowała uchwałę, w której jednej z nowo powstałych ulic nadała imię Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, ostatniego żołnierza wyklętego, który poległ w październiku 1963 roku, 18 lat po wojnie. Odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczek. Był podczas niej obecny Marek Franczak, syn Lalusia, mój rozmówca z tomu pierwszego. No, mogą sobie Państwo wyobrazić, że była to dla niego bardzo taka podniosła, wzruszająca uroczystość, gdy odsłaniał tabliczkę z nazwiskiem swojego ojca. Niestety po dwóch tygodniach Wojewódzki Sąd Administracyjny anulował uchwałę Rady Miasta na wniosek 6 mieszkańców. Doszukano się jakichś absurdalnych błędów proceduralnych i tym samym nadal w całej Polsce, nie tylko w Lublinie, nie ma ulicy Józefa Franczaka. Takich oczywiście przykładów można mnożyć. We wrześniu ubiegłego roku gościłem na spotkaniu autorskim w Radzeniu Podlaskim. Mając kilka godzin czasu do tego spotkania, postanowiłem odwiedzić miejscowość Konkolewnica, a konkretnie las w Konkolewnicy, uroczysko Baran, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało niespełna 2000 żołnierzy Armii Krajowej. Od 1989 roku nie doszło tam do żadnych prac ekshumacyjnych. Postawiono symboliczny krzyż, głaz, odbywają się uroczystości patriotyczne, ale nie doszło do ekshumacji. A przecież każdy człowiek zasługuje na to, by być pochowany w sposób godny, jeśli jest możliwość, pod swoim imieniem i nazwiskiem, jeśli nie, zachowując przynajmniej te najbardziej podstawowe formy godnego pochówku. Tam nie ma żadnych istniejących grobów, które by przeszkadzały, aby dokonać ekshumacji. Tam po prostu jest las. Zatem nie ma żadnych przeciwwskazań, by takie ekshumacje ruszyły. Niestety władze lokalne są tej inicjatywie nieprzychylne. Co roku na Podlasiu organizowany jest podlaski rajd szlakiem 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. W lipcu ubiegłego roku ów rajd odbył się po raz piąty. Przed tym wydarzeniem przeprowadziłem wywiad z panem Bogusławem Łabęckim, głównym organizatorem. Opowiadał o idei tego rajdu, opowiadał o tym, jak młodzi ludzie chcą przejść fragmentem oczywiście szlaku 5. Brygady Wileńskiej AK. No, świetna inicjatywa patriotyczna. Podczas tego rajdu kilkoro spośród uczestników miało na sobie koszulki z fotografią kapitana Romualda Rajsa, Burego, a na rękawach mieli naszywki trupiej czaszki z piszczelami z podpisem SWO, czyli śmierć wrogom ojczyzny. Naszywki bardzo często stosowane przez Brygady Wileńskie AK i NZW. Zostały opublikowane zdjęcia z tego rajdu i na kilku zdjęciach można było odnaleźć, zauważyć kilkoro uczestników właśnie tych w koszulkach. Jeden z działaczy lewackich z Białegostoku, Rafał G., który za sens swojego życia uznaje walkę z faszyzmem, który pod faszyzmem rozumie polski patriotyzm, złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez to, że ci młodzi ludzie, którzy nosili te koszulki, oraz organizatorzy rajdu pochwalają ustrój faszystowski i pochwalają popełnienie przestępstwa. To jeszcze tragedią nie jest, ponieważ każdy może pójść do prokuratury i złożyć jakiekolwiek, nawet najbardziej absurdalne doniesienie. Gorzej, że prokuratura wszczęła śledztwo.
Pan Łabęcki był przesłuchiwany, policjanci zadawali mu absurdalne pytania. Po tym przesłuchaniu przeprowadziłem z nim kolejny wywiad i w wyniku tej interwencji dziennikarskiej trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyło interpelację do ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego, no aby prokurator generalny przede wszystkim wpłynął na podległą mu prokuraturę w Białymstoku, aby nie ścigała, nie prześladowała młodych ludzi, którzy chcą oddać cześć żołnierzom wyklętym. Miejmy nadzieję, że w końcu w prokuraturze w Białymstoku ktoś pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że jednak czasy się zmieniły, że już żołnierze wyklęci to nie bandyci, tylko bohaterowie walczący o niepodległy byt państwa polskiego. Takich oczywiście przykładów można mnożyć. Władze samorządowe bardzo często nie pozwalają na to, aby powstały ulice, ronda, skwery, place żołnierzy wyklętych, całej grupy, czy konkretnego jakiegoś bohatera, czy rotmistrza Pileckiego, czy Danuty Siedzikówny-Inki. Tak było między innymi ostatnio we Wrocławiu, 2 tygodnie temu, gdy pierwsze liceum we Wrocławiu miało otrzymać imię Danusi Siedzikówny-Inki i na początku szkoła była temu wnioskowi przychylna, uczniowie także, rodzice także, absolwenci także. Władze samorządowe również. Jednak wkrótce szkoła zaczęła się powoli z tej inicjatywy wycofywać. Ostatecznie na szczęście po mobilizacji środowisk patriotycznych udało się ten wniosek przeforsować i faktycznie szkoła otrzymała imię Inki. Tylko dlaczego każdy taki wniosek musi spotykać się z oporem, z niechęcią, z neutralnością przynajmniej, z jakimś dziwnym podejściem ze strony władz lokalnych? Dlaczego w tylu polskich miastach i miasteczkach ulice są wprost żywcem wyjęte z PRL? Przecież w tylu miastach w Polsce nadal jest ulica Marcelego Nowotki, Karola Świerczewskiego, Berlinga, Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej itd., itd. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że są dwie miejscowości w Polsce, gdzie nadal jest ulica Armii Czerwonej. Jedna z tych miejscowości to jest Trzciel, województwo lubuskie. Byłem w tej miejscowości, główna ulica prowadząca do rynku, ulica Armii Czerwonej. Druga miejscowość to Biały Bór, województwo zachodniopomorskie. Również jedna z ważniejszych ulic. Odbyło się tam referendum w tej sprawie. Niestety 70% mieszkańców zagłosowało za pozostawieniem tej nazwy ulicy. Czasem ten wątek się jeszcze pojawia. Niekiedy oczywiście. Czasem pojawia się także temat pomników, które nadal szpecą wiele oblicz polskich miast i miasteczek. Gorzej, że niewiele się mówi o honorowych obywatelstwach. Szczecin i Wrocław mogą się szczycić, oczywiście szczycić w cudzysłowie, honorowym obywatelstwem Adolfa Hitlera. Szczecin Nikity Chruszczowa. Michał Rola-Żymierski to jest chyba jeden w ogóle z ulubionych honorowych obywateli w Polsce. Podobnie zresztą Karol Świerczewski. Bydgoszcz, 16 oficerów Armii Czerwonej. I tak dalej, i tak dalej. Mogę się szczycić tym, że jestem krakowianinem. Kraków już na początku lat 90. zdekomunizował przestrzeń publiczną, anulował wszystkie uchwały ówczesnych Rad Narodowych dotyczących honorowych obywatelstw, między innymi dla marszałka Koniewa. Również nie ma już ani jednej komunistycznej nazwy ulic w Krakowie. Przykład Krakowa pokazuje, że jeśli jest ku temu wola ze strony władz lokalnych, to można. Nie są to jakieś wielkie problemy, aby na przykład przy okazji wymiany dowodów osobistych można było zmienić nazwy ulic. Ponieważ bardzo często podnosi się ten argument, że zmiana nazwy ulicy wiąże się z olbrzymimi kosztami, to są koszta, których władze samorządowe nie mogą ponieść na swoje barki. Oczywiście jest to bzdura. W ciągu tylu lat, 25 lat, na pewno władze zdołałyby zgromadzić odpowiednie kwoty, aby taką dekomunizację przeprowadzić. W mojej opinii te wszystkie fakty świadczą o tym, że władze współczesnej Polski oraz część władz samorządowych wyklina nadal żołnierzy wyklętych. Że oni nadal są przez te władze, a niestety także przez część polskiego społeczeństwa, wyklęci. Drugi argument dla mnie najważniejszy, który przemawia za tą starszą nazwą, jest sama wola zainteresowanych, a więc żołnierzy powojennego podziemia. Na początku ubiegłego roku żyjący jeszcze żołnierze wyklęci, stowarzyszeni w zrzeszeniu w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który to zresztą związek obok europosła Marka Jurka objął patronatem honorowym drugi tom książki Wilczęta, wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że nazwa Żołnierze Wyklęci jest jak najbardziej prawidłową nazwą, że ta nazwa utarła się już w części świadomości polskiego społeczeństwa.
utarła się także w historiografii i proszą o to, aby tej nazwy używać. Dla mnie ich wola jest rzeczą świętą, dlatego też zarówno wywiady z dziećmi znanych, jak i mało znanych żołnierzy wyklętych. Do pierwszej grupy niewątpliwie należy Andrzej Pilecki, syn słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego. Wywiad z panem Andrzejem był taką podróżą sentymentalną w czasy jego dzieciństwa, gdy opowiadał o tym, jak mieszkał wraz z tatą, mamą, siostrą w ich dworku w Sukurczach na Kresach Utraconych. Opowiadał o tym, że gdy miał 5 lat, ojciec nauczył go powozić bryczką i wysłał do sąsiedniej miejscowości, gdzie nauczycielką była mama Andrzeja, a żona rotmistrza. Miał przywieźć mamę do domu. I rotmistrz Pilecki swojego syna przed odjazdem ostrzegał, żebyś przypadkiem nie używał bata, żebyś szybko nie jechał. Oczywiście 5-latek pokiwał głową, powiedział, dobrze, bata nie użyje. Gdy tylko minął wzgórze, będące tuż obok ich dworku, oczywiście bata użył, pięknie zajechał po swoją mamę, przywiózł ją do domu i otrzymał reprymendę od rotmistrza. Co się okazało? Pilecki wszedł na drzewo, żeby zobaczyć, czy syn będzie mu posłuszny, czy przypadkiem bata nie użyje. Oczywiście takim wspomnieniom u mojego rozmówcy towarzyszył uśmiech. Choć być może wspominając tę reprymendę, wcale do śmiechu mu nie było. Ale te późniejsze jednak wspomnienia były mniej optymistyczne. Gdy opowiadał o rozstaniu z ojcem we wrześniu 1939 roku, gdy ojciec odjeżdżając konno krzyczał, że wróci za 2 tygodnie. No ta rozłąka trwała oczywiście znacznie dłuższy czas. Również podczas II wojny światowej swoim kolegom Andrzej Pilecki nie mógł mówić, że ten człowiek, który ich odwiedza, jest jego ojcem, ale kuzynem albo wujkiem. I podobnie też było w czasach powojennych, gdy rotmistrz został aresztowany, gdy jego nazwisko odmieniano jako nazwisko szpiega i zdrajcy, gdy relacjonowano przez megafony przebieg procesu, wówczas rodzina Pileckich w swojej lokalnej społeczności była wyklęta. Można jednak powiedzieć, że Andrzej Pilecki, pomimo że ojca stracił, na swój sposób miał szczęście. Dlaczego? Ponieważ ojca pamięta. Wielu spośród moich rozmówców takiego szczęścia nie miało. Marek Franczak, syn Lalusia, pamięta jedno, jedyne wydarzenie ze swojego dzieciństwa, gdy zobaczył ojca. Gdy miał 4 lata, mama zaprowadziła go po zmroku w pole. Ze stogu siana wyszedł jakiś człowiek, który chwycił 4-letniego Marka za rękę i mama powiedziała do swojego syna, a to jest twój tata. Jedno, jedyne wydarzenie. Inni nawet takiego szczęścia nie mieli. Adam Broński, syn kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok. Gdy Uskok rozerwał się granatem otoczony przez komunistyczne wojsko, jego syn miał rok i 8 miesięcy. Krzysztof Bukowski, syn porucznika Edmunda Bukowskiego, pseudonim Edmund. Gdy oboje jego rodziców zostało aresztowanych, miał 8 miesięcy. Ojca stracił na zawsze. Ojciec został zamordowany strzałem w tył głowy, metodą katyńską w więzieniu mokotowskim w kwietniu 50 roku. Mama otrzymała 15-letni wyrok więzienia. Wyszła w grudniu 56 roku, po 8 latach. I dopiero w wieku 9 lat Krzysztof Bukowski poznał swoją mamę. Ojca, a raczej jego szczątki, odnalazł po wielu latach na łączce. Jego ojciec został odnaleziony i zidentyfikowany jako pierwszy. Pan Krzysztof opowiadał o tym, jak zobaczył szczątki swojego ojca, jak zobaczył czaszkę rozbitą na kilka części od uderzenia kuli w potylicę. Wiktor Kania, syn Wiktora Kani, pseudonim Andrzej, z konspiracyjnego Wojska Polskiego ze Śląska, urodził się 24 dni po śmierci ojca. Jego ojciec zginął 24 dni wcześniej, otoczony przez komunistyczne wojsko w wyniku obławy. To jest najbardziej charakterystyczny rys moich rozmówców, że oni ojców nie pamiętają w ogóle, pamiętają szczątkowo, a nawet jeśli ich ojcom udało się przeżyć więzienie i z tych więzień wychodzili, to wychodzili wtedy, gdy ich dzieci miały już kilkanaście lat, mówiąc brzydko, były już odchowane. Nie zawsze potrafili tak nawiązać z dziećmi, które praktycznie ich nie znały. Takie naturalne, normalne więzi. Oczywiście kochali je, otaczali je opieką, troską, kształcili, wychowywali, ale nie było to wszystko takie naturalne. Jednak w kilku przypadkach system represji komunistycznych bezpośrednio represjonował moich rozmówców, nawet kilkuletnie dzieci. Drugi tom książki Wilczęta otwiera rozmowa z Kazimierzem Jachimkiem,
synem Józefa Jachimka. Józef Jachimek działał w okolicach Tarnowa. Gdy rozpoczął swoją działalność, nastąpiło aresztowanie jego żony, którą już na posterunku milicji okrutnie skatowano. Otrzymała 12-letni wyrok więzienia. Aresztowano syna Józefa Jachimka, Kazimierza, mojego rozmówcę, który miał wówczas 15 lat. Ubecy co drugi dzień bili go kastetem po głowie, chcąc z niego wydobyć zeznania obciążające ojca. Nie powiedział im ani słowa. Chcieli go też skazać na karę śmierci. Jednak nawet ówczesne, tak bardzo okrutne prawo, komunistyczne prawo, zabraniało skazywać na karę śmierci osób nieletnich. W wypadku Danuty Siedzikówny Inki, która została skazana na karę śmierci jako 17-latka, wyrok wykonano, w tym przypadku popełniono zbrodnię sądową nawet w świetle ówcześnie obowiązującego prawa. Tym razem jednak Kazimierz Jachimek na karę śmierci nie został skazany, umieszczono go w poprawczaku. Aresztowano także dwie jego siostry, 5- i 7-letnie. Umieścili je w sierocińcu. W grudniu 1948 roku urząd dopadł Józefa Jachimka i funkcjonariusze go zamordowali. Wtedy też te dwie dziewczynki przywieźli na zwłoki ojca i kazali im się cieszyć, że w końcu tatusia zabili. Kolejna rozmowa z drugiego tomu. Rozmawiam z Magdaleną Zarzycką Redwan, córką Władysława i Stefanii Zarzyckich. Zarzyccy mieli dom na Lubelszczyźnie, w którym to domu spotykali się dowódcy patroli z oddziału Hieronima Dekutowskiego Zapory. UB dowiedziało się o tym i zorganizowało obławę. Otoczyli ten dom, w domu akurat przebywał Uskok Żelazny, czekali na Lalusia. Zorientowali się, że są otoczeni. Rozpoczęli odwrót, wycofywanie się, udało im się przebić przez okrążenie. Jednak Zarzyccy pozostali w domu i oczywiście zostali aresztowani. Stefania Zarzycka w momencie aresztowania była w 7 miesiącu ciąży, a pod sercem nosiła właśnie Magdalenę. Umieszczono ich na Zamku Lubelskim, w więzieniu. Tam rozpoczęło się okrutne przesłuchiwanie, okrutne katowanie. W wyniku jednego z przesłuchań rozpoczął się poród i Stefania Zarzycka urodziła w celi. Poród odebrała inna więźniarka, która była akuszerką. Po urodzeniu Stefania Zarzycka zapytała: chłopiec czy dziewczynka? Akuszerka odpowiedziała: dziewczynka. Niech jej Bóg pozwoli żyć, odpowiedziała. Straciła przytomność, a po godzinie stwierdzono, że zmarła. Przez 2 lata i 2 miesiące władze więzienia trzymały to niemowlę w celi. Dzieckiem zajmowały się współwięźniarki. Dopiero po tym czasie dziecko umieszczono w sierocińcu, na szczęście prowadzonym przez siostry zakonne. A dlaczego na szczęście, za chwileczkę się wyjaśni. W 1954 roku Władysław Zarzycki wychodzi z więzienia, udało mu się przeżyć i rozpoczyna starania o odzyskanie córki. Po 3 latach zakończone sukcesem. Stara się swoją córkę wychować, wykształcić, otoczyć miłością, przekazać jej także wartości patriotyczne, wartości antykomunistycznego podziemia. Jednak w 1962 roku Zarzycki umiera i jego córka ponownie trafia do sierocińca. Tym razem państwowego, a jeśli państwowego, to i komunistycznego. Tam nazywana jest dzieckiem bandytów. To zresztą określenie towarzyszyło większości spośród moich rozmówców na różnych etapach ich życia. Nazywana jest także bezpośrednio bandytką. Przechodzi tam tak głęboką indoktrynację, że występuje podczas różnych apeli i uroczystości, mówiąc, że jej rodzice byli bandytami, że ona się od działalności rodziców całkowicie odcina, że chce rozpocząć nowe życie. Dopiero w latach 80. zaczęła powoli rozumieć, że jej rodzice nie byli bandytami, ale bohaterami. W czasach PRL-u jako jedyna spośród rodzeństwa była nastawiona do rodziców negatywnie, ale w latach 90. jako pierwsza spośród nich wystąpiła o ich rehabilitację. Kolejny przykład z tomu drugiego. Rozmawiam z Maciejem Chojeckim, synem Antoniego Chojeckiego, pseudonim Ślepowrą. Brat mojego rozmówcy, znacznie starszy od niego, Michał Chojecki, rocznik 23, wraz z ojcem był w AK, a później w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Na rozkaz dowódcy ujawnił się i rozpoczął normalne życie. Ożenił się. Niestety ożenił się źle, ponieważ dwóch jego szwagrów było agentami Urzędu Bezpieczeństwa.
Wiele wskazuje na to, że specjalnie podstawiono mu tę dziewczynę, żeby była możliwa jego inwigilacja. W 1953 roku Michał Chojecki nagle znika i nikt przez kilka dekad nie wie, co się z nim stało. W latach 90. jego żona sprzedała dom, w którym mieszkali. Nowy właściciel rozpoczął remont tego domu, a w piwnicy znalazł szkielet ludzki. Rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo, które wykazało z niemal stuprocentową pewnością, że są to szczątki Michała Chojeckiego. Człowiek ten został zamordowany według ekspertów kryminalistyki uderzeniem młotkiem w przednią część czaszki. Wiele wskazuje na to, że zbrodni dokonało dwóch jego szwagrów, agentów Urzędu Bezpieczeństwa. To oczywiście tylko kilka przykładów. Nie jestem w stanie opowiedzieć 24 historii zawartych w obu tomach. Na tych przykładach pokazuję, jak system represji komunistycznych nie tylko prześladował swoich bezpośrednich przeciwników, ale także ich rodziny, a także zupełnie niczemu niewinne dzieci. Jednak spośród moich rozmówców system represji komunistycznych najbardziej dotknął Janusza Niemca, syna majora Antoniego Żubryda. Aby dokładnie opowiedzieć tę historię, należałoby poświęcić co najmniej kilka godzin czasu. Z wiadomych względów postaram się maksymalnie skrócić, ale mam nadzieję, że tą historią Państwa zaciekawię. Po tak zwanym wyzwoleniu przez Armię Czerwoną terenów Podkarpacia, Antoni Żubryd, żołnierz Armii Krajowej, zgłasza się jako ochotnik do UB, do Sanoka. Zostaje zastępcą naczelnika PUBP. Miał być wtyczką środowisk połakowskich. Miał przekazywać informacje działającemu pod ziemią, co się dzieje na UB, kto został aresztowany, czy sypie, jakie informacje przekazuje, jakie będą dalsze kroki podejmowane przez urząd. I faktycznie ze swojej roli wywiązywał się przez pewien czas bardzo dobrze. Jednak wkrótce UB zorientowało się, kim tak naprawdę jest i wydało nakaz jego aresztowania. Na szczęście Żubryd przechwycił ten nakaz aresztowania i wiedział, że musi uciekać. Uwolnił kilkunastu więźniów i na ich podstawie rozpoczął formowanie swojego oddziału Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie ZUCH. Przez cały czas jego działalności towarzyszyła mu żona, Janina Żubryd. W momencie, kiedy Żubryd uciekł z PUBP w Sanoku, nastąpiło aresztowanie jego syna, mojego rozmówcy Janusza, który miał wówczas 4 lata. Aresztowano jego babcię. UB spodziewało się, że jeśli będą mieli takiego zakładnika, wówczas major Żubryd przyjdzie, położy pistolety, powie: poddaje się. Żubryd jednak uczynił coś innego. Zaatakował posterunek milicji obywatelskiej, zatrzymał 7 milicjantów, skontaktował się z sanockim UB i zagroził, że jeśli jego syn oraz teściowa nie zostaną zwolnieni, to on tych 7 milicjantów rozstrzela. I faktycznie tym razem UB ugięło się pod tym naporem i zwolniło Janusza oraz jego babcię. Jednak w maju 1946 roku doszło do powtórnego, drugiego aresztowania, tym razem 5-letniego Janusza Żubryda. Szanowni Państwo, widziałem odpis nakazu aresztowania tego 5-letniego chłopca. Rubryka: imię i nazwisko Janusz Żubryd, rok urodzenia 1941. Kto wydał nakaz aresztowania? Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, a więc bardzo wysoko postawiona osoba. O co podejrzany? W rubryce "o co podejrzany" widnieją słowa, że ten chłopiec, 5-latek, podejrzany jest o współpracę z bandą Żubryda Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowali 5-latka, że współpracował z bandą swojego ojca. Przez pół roku ten chłopiec przebywał w więzieniu. Swoje drugie aresztowanie pan Janusz pamięta dość dobrze. Pan Janusz ma status najmłodszego więźnia politycznego Polski Ludowej. Ma także legitymację kombatancką osób represjonowanych. Niekiedy z tej legitymacji korzysta podczas przejazdów PKP koleją. Proszę sobie wyobrazić mimikę twarzy konduktora, gdy sprawdza legitymację kombatancką pana Janusza i widzi: urodzony 41. Dlaczego wydano legitymację? Aresztowanie ze względów politycznych od maja do października 1946 roku. No, niektórzy myśleli, że jest to legitymacja podrobiona. Tak bardzo nie mieści się w głowie, że UB mogło przez pół roku trzymać 5-letnie dziecko w więzieniu. Końcem października 1946 roku Janusz Żubryd zostaje jednak z tego więzienia zwolniony.
Okoliczności jednak tego zwolnienia były bardzo tragiczne. Urząd przez cały czas nie mógł sobie poradzić z oddziałem Żubryda. Wszelkie próby konfrontacji zbrojnej kończyły się niepowodzeniem. Postanowili zatem umieścić swojego człowieka w jego oddziale, swojego agenta. We Wrocławiu w bójkę wdał się 19-letni chłopak, w czasie wojny żołnierz KEDYW-u Armii Krajowej, o nazwisku Jerzy Wolen. W wyniku tej bójki zamordował jakiegoś człowieka i trafił na UB. UB zorientowało się, z kim mają do czynienia i zaoferowali mu współpracę, na którą Wolen poszedł bardzo chętnie. Przerzucili go w rejon Bieszczadów z rozkazem zamordowania majora Żubryda. Znalazł się w okolicach wsi Trawa Wołoska. Tam rozpowiadał wszemi wobec, że jest biednym AK-owcem, którego prześladują komuniści, że szuka kontaktu z Żubrydem. Faktycznie przechwycił go jeden z pododdziałów Żubryda. Niestety Wolen wkupił się w łaski tego oddziału i niestety co gorsza, wkupił się w łaski samego Żubryda tak skutecznie, że został jego osobistym ochroniarzem. Aż do pamiętnego 24 października 1946 roku. Wówczas to małżeństwo Żubrydów postanowiło uciekać na zachód, do Austrii. Uciekali, jak im się wydawało, z przyjacielem, Jerzym Wolenem. Dotarli do Gajówki we wsi Malinówka. Tam mieli zatrzymać się na nocleg. Jednak warunki sanitarne nie za bardzo odpowiadały Janinie Żubryd, która była wówczas w 8 miesiącu ciąży. Poprosiła o to, aby znaleźli jakąś nową kwaterę. Zaoferował się Wolen. Powiedział, pójdziemy z Antkiem, znajdziemy coś nowego. Faktycznie wyszli. Po 40 minutach wrócił sam Wolen. Zapytał Gajowego, jego narzeczoną oraz Janinę Żubryd, czy słyszeli jakieś strzały, bo ponoć KBW przyjechało pacyfikować Malinówkę. Dowiedzieli się, że przed chwilą był tam Żubryd. Nie, nie słyszeliśmy żadnych strzałów, odpowiedzieli. To chodź, Janeczko, Antek już czeka na miejscu. Nad ranem Gajowy, obchodząc swój rewir, znalazł zwłoki Antoniego i Janiny Żubrydów. Przetransportował je do Malinówki, położył obok sklepu. Przyjechało UB. Jeden z funkcjonariuszy zeskoczył z ciężarówki, podszedł do zwłok Antoniego, zaczął je kopać i krzyczeć: wstawaj, Antoś, bezpieka przyjechała. Zabrano te zwłoki nie wiadomo dokąd. Wiele wskazuje na to, że znajdują się w okolicach Zamku Rzeszowskiego. W latach 90. odkryto tam jakieś szczątki ludzkie, pomordowanych przez NKWD czy UB, jednak władze miasta Rzeszowa postanowiły te szczątki zalać betonem. Nie doszło do żadnych ekshumacji. Pan Janusz Niemiec, syn Żubrydów, chciałby kiedyś zawalić znicz na grobie swoich rodziców. Czy będzie mu to dane, tego nie wiem. To nie koniec jednak tej historii. Nie ma już potrzeby przetrzymywania tego 5-letniego chłopca w więzieniu. Zostaje zatem umieszczony w sierocińcu. Z tego sierocińca, skracając tę historię, wykradła go ciotka, siostra Janiny Żubryd, która po mężu nosiła nazwisko Niemiec. Wywiozła na Śląsk, później do Warszawy i tam swojego siostrzeńca adoptowała. Z tego względu właśnie Janusz Żubryd nosi dziś nazwisko Niemiec. Oczywiście mógł powrócić do nazwiska ojca w latach 90. czy 2000. Tak zresztą uczyniło wielu spośród moich rozmówców, między innymi Marek Franczak, syn Lalusia. Choć było to bardzo trudne, Marek Franczak złożył odpowiedni wniosek, rozpoczęło się postępowanie o ustalenie ojcostwa, jednak sąd nie miał aktu zgonu Józefa Franczaka. Co z tego, że były zdjęcia jego zwłok? Co z tego, że były akta operacyjne SB i milicji mówiące o tym, że akcja zakończyła się sukcesem? Sąd uparł się, że musi mieć akt zgonu. I sąd postanowił, żeby przez kilka miesięcy w ogólnopolskim dzienniku szło ogłoszenie, że jeśli Józef Franczak żyje, to żeby się zgłosił. Na szczęście ostatecznie sąd odstąpił od tego absurdalnego postanowienia. Ale gdyby pan Janusz chciał, to zapewne udałoby się zmienić nazwisko, powrócić do nazwiska ojca. Dlaczego zatem tego nie uczynił? Pan Janusz zawsze podkreśla, że jest swojej ciotce niezmiernie wdzięczny. Zapewne uratowała mu życie. W Sanockim UB były osoby, które chciały wydostać tego 5-latka z sierocińca i go powiesić, dlatego że jego ojcem był Żubryd. Uratowała mu zatem życie, ratowała mu zdrowie, wykształciła, wychowała. W ten sposób chce pozostać jej wdzięczny i zachować jej nazwisko. W
1995 roku do mieszkania Janusza Niemca w Warszawie zapukał pewien starszy, nobliwy pan. I ten starszy człowiek zostawił list zatytułowany Do syna, a autorem tego listu był Jerzy Wolen. Ci z Państwa, którzy nie znają tej historii, być może myślą, że Wolen się jakoś pokajał, przeprosił. Nic z tych rzeczy. Wolen się do tego morderstwa przyznał. Co więcej, stwierdził, że uważa je za swoje największe życiowe osiągnięcie. Oczywiście list został przesłany do prokuratury w Brzozowie, rozpoczął się proces Jerzego Wolena. Trwający 3 lata. Miesiąc w miesiąc Janusz Niemiec spotykał się z mordercą swoich rodziców na sali sądowej, nie zamieniwszy z nim ani słowa. Zapewne nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, jeśli powiem, że Wolen nie został skazany. Dlaczego? Pomimo tego, że się przyznał, to jednak prokuraturze nie udało się udowodnić, że działał z bezpośredniej inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa. Nie znalazł się papierek, a na nim rozkaz mówiący o tym, że UB nakazuje Wolenowi zamordowanie Żubryta. A zatem jego czynu nie można było zakwalifikować prawnie jako zbrodni komunistycznej, zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu, a jedynie jako zwyczajne morderstwo, które przedawnieniu podlega. Minął odpowiedni okres czasu i Wolen skazany nie został. Kilka miesięcy po zakończeniu procesu jedna ze stacji telewizyjnych postanowiła nakręcić kilkuodcinkowy, fabularyzowany serial poświęcony historii Żubrydów, Wolena i Janusza Niemca. Doprowadzili do spotkania pomiędzy Wolenem a Januszem Niemcem. Wolen wyciągnął dłoń, chcąc się przywitać. Pan Janusz powiedział, chyba nie sądzi pan, że podam rękę człowiekowi, który zamordował mi rodziców. Na co usłyszał słowa, a czy dostał pan odszkodowanie? Bo jeśli tak, to powinien być mi pan jeszcze wdzięczny. Zawsze w tym momencie, gdy opowiadałem tę historię, zaznaczałem, że Jerzy Wolen żyje do dziś, że ma 89 lat. Jerzy Wolen zmarł w ubiegłym tygodniu. W ostatni poniedziałek odbył się jego pogrzeb. Na pogrzeb z jego bliskich przyszło 5 osób. Przyszło także 10 kibiców, którzy chcieli milczącą swoją obecnością zaznaczyć, jakim był człowiekiem Jerzy Wolen, który do końca życia publicznie, ani publicznie, ani osobiście Janusza Niemca nie przeprosił za to, że zabrał mu rodziców. Co więcej, do końca życia pobierał sowitą emeryturę. Jerzy Wolen zmarł jako praworządny obywatel, bo przecież nie został skazany. Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, żołnierz wyklęty, który ukrywał się tylko 2 lata krócej niż Laluś, pojmany został w 1961 roku, żyje do dziś, nadal nie doczekał się rehabilitacji. Nadal w świetle prawa polskiego jest bandytą. Zataczając koło, czy można powiedzieć, że żołnierze wyklęci przestali być wyklętymi, jeśli ich kaci nie zostali skazani, nie zostali rozliczeni ze swoją przeszłością? Ktoś może powiedzieć, czy jesteśmy tak mściwi, że będziemy takich staruszków już schorowanych do więzień wsadzać? Po pierwsze, pamiętajmy, że 25 lat temu oni byli 25 lat młodsi. Po drugie, pamiętajmy, że mamy precedens. Żydzi stawiają przed wymiarem sprawiedliwości nawet 90-kilkuletnich SS-manów czy kapo z różnych obozów koncentracyjnych. Oni są często wwożeni na sale sądowe, na wózka szpitalne, na łóżka szpitalne. Czy ktoś się wtedy oburza, że oni są już starsi, schorowani? Nie. Każdy słusznie uważa, że tacy ludzie powinni zostać chociaż na pod koniec ich życia rozliczeni z tym, czego się dopuścili. Oni oczywiście nie będą już siedzieć w więzieniu, ale chociaż w ten sposób stanie się zadość sprawiedliwości. Jak wspomniałem, Jerzy Wolen zmarł jako praworządny obywatel. Dziękuję bardzo. Ogromne też rzeczywiście świadectwa i doświadczenia spotkań z dziećmi żołnierzy wyklętych. Chciałem powiedzieć, że na sali mamy 2 żołnierzy wyklętych. Panów Tadeusza i Lucjana z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Podlasia.
młodzi chłopcy, kilkunastoletni, uczestniczyli w oddziałach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego jako łącznicy, kurierzy. Nie zawsze z bronią w ręku, ale zawsze wśród tych właśnie żołnierzy, z których tutaj była mowa o Romualdzie Rajs, Burego, panowie żeście poznali, prawda? Także nie jest to historia, której kontynuacja jakby też nie jest na tej sali. Bardzo panom dziękujemy za to, że tu jesteście z nami, bo myślę, że to dopełnia jakby tej naszej opowieści o historii. Proszę państwa, bardzo chętnie jakieś pytania, uwagi, gdyby ktoś chciał, to zapraszam. Mikrofon jest też do państwa dyspozycji. Kajetanie, proszę powiedzieć, skąd ta pasja, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych? Bo wiem, że pan wcześniej zajmował się historią świętych, historią Kościoła też, przeprowadzał wywiady z różnymi dostojnikami. A skąd ta pasja historyczna? Historią praktycznie interesuję się, odkąd pamiętam. Tak naprawdę w pewnym momencie doszło do jakby połączenia zainteresowania historią oraz teologią i zaowocowało to publikacjami związanymi właśnie ze sprawami teologicznymi, historią Kościoła również. Natomiast otrzymałem w domu patriotyczne wychowanie i też od pewnego czasu, dobrych kilku lat, obserwuję scenę polityczną w Polsce. No nie trzeba zbyt lotnych umysłów, żeby stwierdzić, że nie jest wszystko w porządku. A ciężko również nie zauważyć, że stan rzeczy, jaki jest, no, wynika z wielu lat komunizmu, który panował w Polsce. Nie tylko sytuacja polityczna, ale także społeczeństwo takie, jakie mamy, z jego niestety również wadami, wynikają bardzo często te wady właśnie z czasów PRL-u. I jakby nie patrzeć, żołnierze wyklęci byli pierwszymi tymi, którzy przeciwstawili się komunistom. Pierwszymi, którzy chwycili za broń nie tylko w walce o niepodległą Polskę, choć oczywiście to było ich głównym celem, ale także w obronie swoich rodzin, własności, ale też w obronie wiary, bo przecież komunizm nastawał także na katolicką wiarę i kardynał Plont, który wtedy jeszcze przez te kilka lat po wojnie Polakom przewodził, mówił wprost, że Polska będzie albo chrystusowa, albo Polski nie będzie. I kardynał Plont zmarł na szpitalnym łóżku podczas operacji w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Więc to też aspekt, który bardzo, bardzo istotny w historii żołnierzy wyklętych, ich wiara, ich pobożność, stosunek do religii katolickiej. W bieżącym numerze magazynu Polonia Christiana marcowo-kwietniowym mogą państwo znaleźć mój artykuł pod tytułem Żołnierze wierni, właśnie o religijności żołnierzy wyklętych. Myślę, że trzech spośród nich przy odpowiednim zaangażowaniu hierarchii kościelnej oraz wiernych można byłoby wynieść na ołtarze. Myślę tutaj o Łukaszu Cieplińskim, dowódcy ostatniej czwartej komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdy czyta się Grypsy, które pisał do swojego syna Andrzeja, w których akcentował, że został aresztowany w miesiącu maryjnym, że swoje życie składa u stóp Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, że wierzy w to, że idea Chrystusowa w końcu w Polsce zwycięży. Także relacje jego żołnierzy jeszcze podczas II wojny światowej, gdy tyle samo czasu, co poświęcał na przygotowanie akcji zbrojnych, poświęcał również modlitwie na klęcząco. No pokazuje, że był to człowiek niesamowitej odwagi, heroiczności, bohaterstwa, ale także głębokiej wiary. Podobnie zresztą rotmistrz Pilecki, który jedno z ostatnich swoich zdań skierowanych do swojej żony to były słowa, aby dzieciom czytała Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Musiała to być bardzo ważna dla niego książka, skoro te jedno z ostatnich słów poświęcił właśnie niej, właśnie tej książce. Z kolei Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz, współtwórca formacji cichociemnych, sam zresztą Skoczek, skakał do kraju nie z ampułką z cyjankiem, jak pozostali, z trucizną, ale ze szkaplerzykiem, w którym była konsekrowana hostia, aby na wypadek aresztowania spożyć ciało pańskie. Oczywiście inni żołnierze także byli ludźmi bardzo religijnymi. Jestem w posiadaniu relacji jednego z żołnierzy, który był w celi śmierci z majorem Łupaszką oraz innymi znanymi żołnierzami wyklętymi. Udało mu się przeżyć
i napisać te relacje, ona jeszcze nie była nigdzie publikowana, opisywał to, że właśnie ci więźniowie, już wiedzący o tym, że są w celi śmierci, że idą na śmierć, mieli takie specjalne wydzielone miejsce za kocem, nazywali je kapliczką, tam szli rozliczać się ze swoim sumieniem przed Bogiem, no na przykład na wypadek ich już niedługiej egzekucji. Więc myślę, że to nie przeciwstawiałbym absolutnie tych dwóch zainteresowań, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że one się bardzo łączą. Bardzo dziękuję, tylko dodam, że kiedy stawialiśmy pomnik żołnierzy wyklętych tutaj w Grodzisku, przyszło do wyboru emblematu, który miałby upamiętnić tych żołnierzy. To był duży dylemat, ponieważ w większości oddziałów jedynym takim charakterystycznym emblematem był po prostu ryngraf. W związku z tym no, pytanie było, czy orła tam dać, wojskowego, czy ryngraf, prawda? Więc to też rzeczywiście jakby to uzupełnia. Ale pytanie. Ja mam pytanie związane z tym, co akurat teraz panowie poruszyli, ponieważ ten autentyczny ruch, zainteresowanie żołnierzami niezłomnymi wiąże się na przykład z tym, że pojawiła się na rynku niesamowita ilość odzieży patriotycznej. To jest bardzo modne, ale to jest zupełnie wybrane z wątków religijnych. Tam nie ma ryngrawu, tam nie ma Matki Boskiej Częstochowskiej, tam są wilki. Czy nie widzi pan w tym jakiejś próby nadania tym zainteresowaniem raczej charakteru świeckiego, żeby to... Tego bym się nie obawiał, zważywszy na to, że na tych samych stronach internetowych, które zajmują się dystrybucją koszulek patriotycznych, również związanych z żołnierzami wyklętymi, na tych samych stronach są także koszulki z motywami religijnymi. Więc między innymi na przykład z tą literą, właściwie słowem ze znakiem graficznym z języka arabskiego, że jestem chrześcijanin, w nawiązaniu do obecnych prześladowań chrześcijan w Iraku i Syrii. Dlatego absolutnie bym tego nie wiązał ze sobą. Myślę, że gdyby poszukać faktycznie, to znalazłyby się również tego typu koszulki. No pamiętajmy, że zresztą wydaje mi się, że widziałem kilka koszulek między innymi właśnie z Matką Bożą Częstochowską. Nie jest to częste. Nie jest to częste, ale nie doszukiwałbym się w tym jakichś specjalnych działań. Druga rzecz to, o czym panu wspominałem przed spotkaniem krótko. Tomasz Szulima, jeśli dobrze pamiętam, radny Bielska Podlaskiego. Tutaj już mamy do czynienia nie z taką walką polityczną w naszym kraju wyłącznie, tylko nam dochodzi już do takiej sytuacji, że ten pan Szulima, jako mówiąc o sobie, że jest Białorusinem, tak, próbuje, zdaje mi się, że są takie próby, stworzenia konfliktu polsko-białoruskiego. Ponieważ on tam mówi o mordowaniu ludności białoruskiej przez trzecią brygadę fileńską Rajsa. I to jest na razie, próby są, ten pan nie jest zbyt dużych lotów, to trzeba przyznać, bo on tam... To nie tylko on na Podlasiu spośród Białorusinów działa na niekorzyść Burego. Jest to temat bardzo obszerny, bardzo długi, ale postaram się chociaż skrótowo przedstawić tę sprawę. Po pierwsze, co warte podkreślenia, w połowie lat 90. kapitan Romuald Rajs został rehabilitowany. I wojewódzki sąd rejonowy, przepraszam, sąd wojskowy, wojskowy sąd rejonowy stwierdził, że kapitan Bury walczył o niepodległy byt państwa polskiego. Po drugie, zarzuca się Buremu, że dokonał pacyfikacji wsi białoruskich, między innymi Zaleszan. Zaleszany i tam było jeszcze kilka innych miejscowości. Mało kto mówi o tym, że to sformułowanie białoruskie wsie nie jest do końca precyzyjne. Z tej racji, że to nie były tylko i wyłącznie białoruskie wsie, ale to były skomunizowane wsie białoruskie. Mało kto pamięta o tym, że Bury pomiędzy działalnością w AK, a później w NZW, jak zresztą wielu innych żołnierzy wyklętych, początkowo wszedł w struktury państwa komunistycznego. On był akurat w Wojsku Polskim, tym komunistycznym. Dowodził plutonem, zresztą później z całym tym plutonem, w cudzysłowie, zdezerterował, prawda, opuścił szeregi komunistycznego wojska. Wtedy Białorusini, sądząc, że on jest po ich stronie, opowiadali o tym, jak siekierami mordowali Polaków w 1939 roku, którzy się wycofywali na wschód. Opowiadali o tym, jak współpracują z komunistyczną władzą już po wojnie. Widział to zresztą sam na własne oczy. Wiedział o tym, jak Białorusini kolaborowali także z okupantem niemieckim.
więc wiedział, jakie nastawienie Białorusinów jest wobec Polaków. I faktycznie, przychodząc wraz ze swoim oddziałem w okolicach wsi Zaleszany, jego oddział został tam ostrzelany. Bury otrzymał rozkaz, że ma dokonać pacyfikacji tych wsi. Niestety podczas tych pacyfikacji zginęły także kobiety i dzieci. Jest to faktem. Natomiast w miejscowościach, w których był osobiście Romuald Reis, nie zginęła żadna niewinna osoba, żadna kobieta i dziecko. Oczywiście dowódca odpowiada za swoich podkomendnych. To prawda. Więc jedyne, co możemy zarzucić Buremu, to jest to, że jego podkomendni przekroczyli troszeczkę, przekroczyli zakres tego swojego obowiązku, przekroczyli ten rozkaz. Tylko czy jest to na pewno, czy możemy na pewno etycznie winić za to Burego? No, nam teraz z perspektywy wielu lat, kiedy sobie siedzimy spokojnie w fotelu z ciepłą herbatą w ręce, możemy sobie dywagować, czy to były odpowiednie zachowania etyczne, czy nie. Pamiętajmy, że ci ludzie byli po sześciu latach okupacji niemieckiej, w ciągłym zagrożeniu życia, cały czas praktycznie groziła im śmierć. Podobnie zresztą było podczas okupacji sowieckiej i niestety podkomendnym Burego nerwy puściły. Zarzuca się tam, że te domy, w których przebywali Białorusini, kobiety i dzieci, były podpalane. No, przede wszystkim warto podkreślić, że ten dom, który został podpalony, żołnierze natychmiast otworzyli drzwi i wszystkie osoby z tego domu się uratowały. Niestety zginęły tam także kobiety i dzieci. Jest to na pewno bardzo przykre, bardzo bolesne. Syn Burego podkreśla, że nie tylko z okazji 1 i 2 listopada modli się także za te ofiary, ale także za ofiary Białorusinów, tych, których Białorusini mordowali i denuncjowali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Buremu zarzuca się, że dokonywał czystek etnicznych i religijnych, że rzekomo nienawidził prawosławnych. Jest to całkowicie bezzasadne. Kiedy słyszy ktoś taki argument, to jednym zdaniem można ten argument odeprzeć. Dwóch zastępców Burego było Białorusinami wyznania prawosławnego. Mikołaj Kuroczkin i Jurasow. Więc gdyby nienawidził prawosławnych i Białorusinów, to na pewno swoimi zastępcami nie uczyniłby dwóch spośród nich. Więc te wszystkie rzekome kontrowersje, które są wokół Burego, są wysuwane przede wszystkim przez osoby związane z mniejszością białoruską, ale osoby także, bo to, że są Białorusinami, to jeszcze nie jest wielki problem. Bardziej chodzi o to, że nadal mają poglądy skrajnie lewicowe, komunistyczne i oni nienawidzą żołnierzy wyklętych jako całości, a Bury na ich terenie był tym najbardziej znanym właśnie bohaterem powojennego, antykomunistycznego podziemia. Można powiedzieć, że Bury i Ogień, Józef Kuraś, to są najbardziej wyklęci spośród wyklętych. Do dziś w prasie lewicowej, ateistycznej można znaleźć bardzo negatywne sformułowania na ich temat. W kwestii Burego ukazał się na początku lat 2000 film reżyser Agnieszki Arnold pod tytułem Bohater, bardzo szkalujący postać Burego, z wypowiedziami żołnierzy, którzy go znali. Co warte podkreślenia, wypowiedzi ich zostały całkowicie zmanipulowane. Wydali oni później oświadczenie, w którym stwierdzili, że takich słów, że te słowa, które powiedzieli, należało rozpatrywać w szerszym kontekście, że były to często zdania zupełnie wycięte, wyjęte z kontekstu. Więc to tak oczywiście pokrótce przedstawienie w cudzysłowie oczywiście problemu związanego z kapitanem Burem. Bo przecież można im faktycznie dać odznaczenia, można dać im nominacje oficerskie z podniesieniem stopnia. Taka możliwość jest, bo ten sam rząd na przykład chciał dać order odwagowego pani Gronkiewicz władzy. Nie chciałbym, żeby tutaj absolutnie nasze spotkanie przerodziło się w spotkanie dotyczące polityki, prawda? Ale jak najbardziej tej niechęci trudno nie zauważyć. Myślę, że współczesne władze Polski nie traktują już żołnierzy wyklętych jako bandytów, ale traktują to, co właśnie pan określił, jako niechęć, jako neutralność i przede wszystkim jako przemilczenie. A myślę, że to przemilczenie jest jeszcze większą zbrodnią, bo nie mówiąc o nich, skazują tak naprawdę żołnierzy wyklętych na takie nadal trwanie w podziemiu, na tym, że marsze, różne wydarzenia lokalne poświęcone właśnie żołnierzom wyklętym
no nie są wspomagane przez władze samorządowe, przez część baz oczywiście samorządowych, bo też zdarzają się samorządy, w których w odpowiedni sposób się ich honoruje, ale już nie mówiąc o tym, żeby były przez władze ogólnopolskie w jakiś sposób wspomagane. No warto wspomnieć o tym, że jeszcze za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Kaczyńskiego, gdy Lech Kaczyński chciał nadać order Witoldowi Pileckiemu, w kapitule zasiadał Władysław Bartoszewski i Bartoszewski temu się sprzeciwił. Warto wspomnieć, że wówczas prezydent Kaczyński jakby samowolnie, wbrew decyzji kapituły, nadał to odznaczenie rotmistrzowi. Dlaczego jest taka niechęć? Na pewno wielu spośród tych polityków w jakiś sposób było zaangażowanych, czy ich rodzice, w system komunistyczny. Być może niektórzy spośród nich byli współpracownikami tego systemu poprzez bycie TW, tajnym współpracownikiem. Myślę, że to jest także niechęć w ogóle do patriotyzmu. Jeśli były premier stwierdził pod koniec lat 80., że polskość to nienormalność, no to nie można powiedzieć, że on będzie po takich słowach mówił, że żołnierze wyklęci byli bohaterami. To jest pewna linia polityczna, która uważa patriotyzm za jakiś przeżytek, za jakąś starość, co powinno odejść do lamusa, a nie być czymś żywym, czymś kultywowanym wśród społeczeństwa. Dziękuję, w pełni pan odpowiedział. Jeszcze bardzo proszę. Chciałbym zadać jedno pytanie jeszcze. Odnośnie, czytałem różne artykuły, że w sieci historii oraz do rzeczy i natknąłem się na takie zdanie, iż nadal trwa wojna między trzecim pokoleniem dzieci żołnierzy Armii Krajowej oraz trzecim pokoleniem dzieci postkomunistów. Czy to tam jest, znaczy tak twierdzenie, można tak twierdzić? Czy nadal ta wojna się nie zakończyła i nadal trwa? Myślę, że najlepiej można stwierdzić, czy takie zdanie jest prawdziwe, patrząc na dwie publikacje. Książkę Wilczęta, traktowaną oczywiście całościowo, oraz Resortowe dzieci. Również daną publikację. W Resortowych dzieciach przedstawione są losy potomków tych, którym się w skrócie udało w czasach komunistycznych. I ich potomkowie obecnie są znanymi dziennikarzami, biznesmenami, politykami, osobami mającymi znaczny wpływ na oblicze współczesnej Polski. Natomiast dzieci żołnierzy wyklętych, szczęście, jeśli udało im się skończyć studia. Naprawdę szczęście, ponieważ żadnych ważnych funkcji nie pełnili, a nie dostawali się często do tych szkół, do których chcieli się dostać. Byli w tych szkołach wyzywani od dzieci bandytów. Więc na pewno ta walka trzeciego pokolenia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest. I myślę, że to widać także w różnych dyskusjach, czy to publicystycznych, czy na różnych portalach internetowych. Widać, że jest podział społeczeństwa na dwie grupy. Tych, którzy jakoś byli, czy ich przodkowie byli powiązani z systemem komunistycznym i tych, którzy kontynuują tradycje niepodległościowe. Proszę Państwa, jeżeli są jeszcze pytania, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to chciałbym przede wszystkim podziękować panu Kajetanowi zarówno za wykład, jak i za odpowiedzi na pytania. Bardzo serdecznie dziękuję. I na pamiątkę tego spotkania naszego chciałbym ofiarować historię Grodziska, taką, którą wydaliśmy niedawno. Tutaj też z dedykacją. Jest to historia parafii, właściwie pierwsza historia Grodziska Mazowieckiego. Także taką książkę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.